Cześć moi drodzy, witam serdecznie, ja jestem Alezandro a to oczywiście kolejny materiał mojej kariery z, no właśnie, już nie FC Fullem, ponieważ wraz z końcem sezonu postanowiłem zakończyć swoją współpracę z klubem Craven Cottage, no i poszukać sobie nowego wyzwania. Jeszcze zanim tutaj przejdę do tego, jaki klub sobie wybrałem, e, jako kontynuację mojej kariery, e, oczywiście małe sprostowanie, ponieważ, no chciałem Was po prostu przeprosić za to, że wczoraj nie pojawił się na moim kanale żaden odcinek z FM, a mimo że to obiecywałem, że podczas urlopu będę starał się wgrywać jeden film dziennie, jednak no niestety źle sobie po prostu zrenderowałem film bardzo kiepsko to wygląda no i po prostu postanowiłem ten film poprawić zrenderować jeszcze raz później musiałbym go jeszcze raz wrzucić tak więc całość tutaj przedłuży się o kolejny dzień tak więc postaram się po prostu w jakimś momencie wrzucić wam dwa odcinki jednego dnia myślę że to będzie takie małe wynagrodzenie dla was a przechodząc już do tej mojej bieżącej kariery to tak jak już mówiłem odszedłem z fulem no i miałem sporo sporo propozycji nie były to niestety propozycje z klubów z wyższej półki nie dostałem propozycji ani z Realu, ani z Bayernu Monachium, ani z Barcelony, ani z Juventusu, no ale koniec końców i tak tych ofert było całkiem sporo i były one bardzo ciekawe. Koniec końców wybrałem sobie tutaj klub Galatasaray, Stambuł i to właśnie tutaj będę kontynuował swoją menedżerską przygodę właśnie w tej karierze. No ale zanim jeszcze przejdziemy może do przedstawienia mojego nowego zespołu, który wygląda naprawdę bardzo ciekawie i jeszcze zanim przejdę do właśnie umotywowania mojej decyzji, zobaczymy sobie może jakie kluby to jeszcze składały mi propozycje. Oczywiście rozmowy kwalifikacyjnej. Powiem Wam szczerze, że na dwóch rozmowach byłem. Zatem proszę bardzo, oto wszystkie kluby, które składały mi tutaj oferty Pracy, począwszy od Eintrachtu Frankfurt, poprzez Rio Ave, no i właśnie Ajax Amsterdam. Ja tutaj sam złożyłem propozycję pracy Ajaxowi. Ajax oczywiście zaprosił mnie na rozmowę kwalifikacyjną, no i szczerze mówiąc byłem skłonny już przyjąć tę propozycję, no ale chciałem oczywiście wyższy budżet transferowy i płacowy, niż tutaj dawali mi włodarze klubu z Amsterdam Arena, no i koniec końców ta moja rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się niepowodzeniem i przyjęto Freda Rutena, byłego menedżera PSW Eindhoven. Później jeszcze taka sama sytuacja miała miejsce w Słons i tam również sam zgłosiłem się do objęcia funkcji menedżera klubu zwali i no i taka sama sytuacja, również podczas rozmowy kwalifikacyjnej powiedziałem, że chciałbym mieć, chciałbym mieć wyższy budżet transferowy i płacowy niż zaproponowany i również zakończyło się to niepowodzeniem, również zarząd klubu Słonzi postanowił przyjąć kogoś innego później jeszcze było źli Vicente. tam oczywiście odrzuciłem propozycję rozmowy, jak widzicie to samo było w Blackburn, to samo było w PSW Eindhoven, ponieważ no, klub naprawdę bardzo fajny, ciekawy z ze znakomitą historią, no ale tam nie widziałem tutaj jak jakiejś fajnej kadry, piłkarzy, z których mógłbym coś ugrać więcej niż tylko występy w Lidze Mistrzów. Myślę, że ciężko bardzo byłoby powalczyć z Ajaxem o Mistrzostwo Holandii, tak więc uznałem, że jednak Filip Stadion to będzie zły wybór. Również Hertz of Middletonian, Hamilton to były propozycje z Ligi Szkockiej. Również jeszcze z Anglii były propozycje z Huddersfield, Doncaster. W międzyczasie również z francuskiego Saint-Étienne. Również no i właśnie zgłosiłem się sam na, do objęcia e, również funkcji menedżera w Galatasaray Stambuł. Dlaczego Galatasaray pozbyło się trenera, skoro tutaj na razie spisuje się bardzo dobrze. Otóż były menedżer tego klubu, czyli Hamza Hamzoglu, został nowym menedżerem Bayernu Monachium, oczywiście odszedł Guardiola, Hamza Hamzoglu został menedżerem Właśnie w klubie ze stolicy Bawarii, tak więc zwolniło się tutaj miejsce. No i postanowiłem, że to będzie bardzo fajny kierunek. Dlaczego? Ponieważ oczywiście tutaj, no i jak najbardziej, tutaj myślę, że możemy powalczyć i o Mistrzostwo Kraju, i o Puchar, i również myślę, że będziemy tutaj sukcesywnie grywać rok w rok w lidze mistrzów. Tak więc myślę, że tutaj ten klub z piekielnie bogatą historią, no myślę, że najbardziej znany zespół w lidze tureckiej to będzie dobry wybór i dobra decyzja. Jeszcze zanim przejdziemy, do kadry tego zespołu. Oczywiście krótkie tutaj wprowadzenie. Spójrzmy, klub założony w 1905 roku, tak więc już bardzo, bardzo stary zespół. Tutaj spójrzmy. Posiadacze karnetów to aż 37 tysięcy przybliżona wartość 138 milionów euro, ponieważ jak widzicie tutaj zmieniłem sobie walutę właśnie na euro. Wiem, że w wielu z Was jest zwolennikami gry cały czas jedną walutą bez względu na to jaką ligę grają, no ale jak już mówiłem wielokrotnie, ja akurat mam tak, że gram tutaj oczywiście w taką walutą w zależności od tego jakim klubem, tak więc oczywiście kluby z Anglii tutaj mamy funty, w mojej karierze lechem Poznań, jak widzicie, mamy polskie złote, no a raczej w większości klubów stosuje euro, tak żeby tutaj, no, tutaj posługiwać się taką właśnie bardzo uniwersalną walutą. Spójrzmy, reputacja naprawdę znakomita. No i co jeszcze mogę tutaj więcej powiedzieć? Kapitan to Fernando Muslera, wicekapitan Semit Kaja. No i oczywiście najwięksi rywale. No tutaj chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać, że są to Fenerbahçe i Besiktas, czyli dwaj tutaj oczywiście lokalni rywale, no tak de facto my i te dwa zespoły to są trzy najbardziej znane kluby w całej Turcji, tak więc myślę, że spotkania między tymi klubami będą bardzo elektryzować fanatycznych kibiców w Turcji, pozostali rywale to Trabzonspor, no tutaj prognoza mediów, media prognozują, że skończymy ligę na pierwszym miejscu no ale na razie gramy w Lidze Europy, mimo że w zeszłym sezonie klub sięgnął po tytuł mistrzowski, za chwilkę powiem oczywiście również dlaczego, no i cóż Spójrzmy sobie może tutaj na obiekty treningowe, które mamy tutaj do dyspozycji. Fantastyczna baza, świetny obiekt, tak więc wszystko pod tym względem wygląda znakomicie. Mamy również piękny stadion, który niestety nie jest naszą własnością. Wynajmujemy ten stadion od miasta. 311 tysięcy euro rocznie, tak więc bardzo nieduża myślę opłata, bardzo nieduża kwota plus 7% przychodów z biletów to również fajna ciekawostka, nigdy nie widziałem aby taka forma również rozliczania się z miastem była w przypadku stadionu rok wybudowany, boże stadion wybudowany w 2010 roku, tak więc bardzo nowy obiekt luksusowe zaplecze dla VIP-ów również przeciętny system niestety tylko przeciętny system szkolenia młodzieży na pewno na to będę musiał położyć większy nacisk bardzo solidna siatka wyszukiwania juniorów, tak więc no oczywiście jest duża nadzieja, że przy każdym naborze do naszej szkółki młodzieżowej będą trafiały się nam fajnej, tutaj fajni Newgeni no i cóż, kluby partnerskie, zobaczymy jakie tutaj mamy do dyspozycji Jabloniec, tutaj również różne kluby z Turcji, z innych lig na przykład Wattenscheid niemieckie, The New Saints klub z Walii, angielskie Reading, no ale niestety nie będziemy mogli wyporuszać tam swoich zawodników, nasza a współpraca polega tylko i wyłącznie na rozegraniu co rok meczu towarzyskiego, również klub z Islandii, którego nazwy i tak bym Wam nie przeczytał, więc myślę, że jest to bez sensu, Independiente Medellin również z Kolumbii, tak więc no oczywiście tutaj tych klubów jest kilka, no i cóż historia, spójrzmy jest to 24-krotny mistrz Turcji w ostatni triumf tak jak już mówiłem w poprzednim roku 2021, właśnie w niedawno zakończonych rozgrywkach, również sięgnął klub ze był właśnie po raz 24 po mistrzostwo. Również jeden Puchar Ligi Europy, wtedy nazywał się to jeszcze Puchar UEFA, to był 2000 rok. Również w tym samym roku klub sięgnął po tytuł, po Super Puchar Europy. 20 Pucharów Turcji, 18 Super Pucharów Turcji. No i tutaj również jeszcze kilka takich mniej znaczących trofeów. Spójrzmy, może tutaj jeszcze mała mały opis, ale może nie będziemy tego czytać, może przejdźmy tutaj po prostu do jeszcze informacji dotyczących piłkarzy, ponieważ naprawdę tutaj przez nasz zespół przewinęło się wiele światowych gwiazd futbolu, no bo na pewno z takiego piłkarza należałoby uznać George Hadziego, który przecież reprezentował barwy Glata Sarai, również nieco starsi widzowie na pewno doskonale kojarzą Hakana Shukura, Turgaya Serena czy na przykład kogo jeszcze ja tutaj mogę wymienić Tugaya Terimoglu na przykład również są jeszcze tutaj Sabri Saroglu, który już ma w tym momencie 37 lat, Janik Ferreira Carasco który w tym momencie właśnie reprezentuje nasz klub bardzo fajny, solidny skrzydłowy z Belgii, Alex Tejesz który w tym momencie jest piłkarzem w tej mojej karierze Realu Madryt, również tej legendy Ali Sam to właśnie na jego cześć został nazwany ten obiekt, również Bilent Korkmaz, również Selczuk Inan, no na pewno ci piłkarze są z Fatih Terim, również doskonały menedżer w przeszłości Galaty i reprezentacji Turcji, no myślę, że tych wszystkich ludzi na pewno tacy bardziej zagorzali faniki, fani futbolu doskonale znają, tak więc moi drodzy to są ludzie na dobre związani z naszym klubem, spójrzmy jeszcze może na kwestię finansową w naszym klubie, w tym momencie nasz klub wart jest 130. 8 milionów euro, tak więc naprawdę wielkie pieniądze tutaj są pompowane w ten zespół. No, wciąż mamy jeszcze 128 milionów niespłaconej pożyczki. No, ale spójrzmy, na razie nasz status, status finansowy wygląda, no powiem szczerze, dużo lepiej niż dobrze. 46 milionów euro na plusie to jest naprawdę bardzo dobry wynik w tym momencie jeszcze wydajemy na płacę no dużo dużo mniej niż zakładany budżet tak więc jeszcze bardziej tutaj myślę że ten budżet będzie rosnął i na przyszły zim, na przyszłe letnie okienko transferowe będziemy mieli dużo dużo gotówki do wydania na transfery tak więc tak bym sobie tego bardzo życzył no i spójrzmy tutaj zarząd oczywiście jeszcze za chwilkę przedstawię mam wam również mój sztab szkoleniowy który został w zasadzie w całości rozkradnięty przez mojego poprzednika wielu z moich trenerów powędrowało do bajki. Monachium, tak, więc tutaj będziemy musieli sobie zbudować nowy sztab szkoleniowy, bo wygląda on w tym momencie rzeczywiście bardzo marnie. Spójrz, mamy tylko jednego, jedne, jednego, jednego trenera. E, również mamy aż czterech trenerów-bramkarzy, tak? Trenerów tak, więc myślę, że to jest bardzo duża przesada. Mamy również koordynera pionu juniorskiego, który no nijak swoimi atrybutami nie zasługuje na pomianę, tak, więc bardzo dużo zmian. Nie mamy to jak widzicie, ani dyrektora sportowego, ani e, ani dyrektora sportowego, ani asystenta Tak więc no, mamy również bardzo wielu scoutów Myślę, że wielu z nich również odejdzie z mojego zespołu Mamy tutaj również no, całą niemal kadrę drużyny do lat 21 Również do lat 19 To wszystko wygląda tutaj bardzo fajnie No ale jeżeli chodzi o pierwszy zespół no, To naprawdę ten sztab szkoleniowy wymaga wielu, wielu wzmocnień Tak więc myślę, że będę tutaj chciał zatrudnić em, Kilku bardzo dobrych trenerów Nie tylko z Turcji, ale również oczywiście z zagranicy Również może... Em, trenerów, których znam z moich byłych klubów. Zobaczymy, kogo uda się sprowadzić. No a jeszcze na potwierdzenie moich słów, zobaczymy sobie tutaj właśnie... E, 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 musimy wejść sobie w Galatasaray. menedżerowie Hamza Hamzoglu. No i za chwilkę zobaczymy sobie z osiągnięcia. Gdzieś tutaj było coś takiego, gdzie było pokazane właśnie, że on sprowadził tych wszystkich trenerów do siebie. Może, może pokażę Wam to w inny sposób, poprzez Bayern, poprzez historia transferów i sztab szkoleniowy. O właśnie, myślę, że proszę bardzo, tutaj odeszli ci wszyscy ludzie, przyszli, spójrzmy, bardzo wielu, w zasadzie cały sztab swój szkoleniowy, ściągnął do Bayernu menedżer, był menedżer Galaty Hamza Hamzoglu. Spójrzmy tutaj, no jest kilku naprawdę fajnych trenerów, między innymi, no ten ma akurat słabe atrybuty, z wyjątkiem kierowania zespołem, no ale... Tutaj cały swój sztab szkoleniowy, z którym do tej pory współpracował właśnie Hamzoglu, ściągnął sobie tutaj do Bayernu, tak więc będziemy musieli sobie zbudować nowy sztab szkoleniowy w drużynie z nadbosforu. No i oczywiście rozpoczynamy, tutaj mamy rzecz jasna zaproszenie przez, od, prezesa, nowy, od nowego prezesa Muraza, Murtaza Aydina, na oczywiście rozmowę, bierzemy oczywiście udział w tym spotkaniu, zaczynajmy spotkanie zatem, no to oczywiście wszystko już dobrze znacie, zatem ja nie będę może to wszystko komentował, nie będę tego wszystkiego komentował, tylko szybko sobie przez to przejdziemy, prowadź mnie sprawy klubu, bardzo wysłuchać podsumowań i opinii na temat obecnego składu. Spotkanie ze resztą sztabu. Oczywiście zorganizujemy takie spotkanie. Raz na kwartał. Spotkanie dotyczące zespołu. Czy oczekujesz jeszcze coś ode mnie? Nie. No, oczywiście rozmawiamy tutaj z trenerem, a nie, a nie z asystentem, ponieważ no, oczywiście asystenta na razie nie mamy. Tutaj spójrzmy jeszcze. Niezadowoleni piłkarze. Tutaj również takie zestawienie otrzymaliśmy. Milinkowicz, Sawicz. To jest oczywiście gracz, który w rzeczywistości występuje teraz w Lechigdańs, Gdańsk, natomiast u nas jest tutaj rezerwowym bramkarzem. Federico Vieto to oczywiście brat swojego dużo słynniejszego brata Luciano Vieto. No i również Evander, który chciałby przejść do lepszego klubu, to jest rzeczywiście bardzo fajny piłkarz. No ale o kadrze mojego zespołu może opowiem za chwilę. Teraz może wybierzemy sobie kapitana Fernando Muslera. No rzeczywiście jedna z legend tego klubu. Spójrzmy tutaj oczywiście ogólna charakterystyka, o tym już wspominałem, największe rywale, sukcesy, obiekty młodzieżowe, baza treningowa, to wszystko na razie już wiecie, tak więc oczywiście raport, którego tematem jest Galatasaray Stambuł, no oczywiście tutaj... Rzecz jasna będziemy musieli również, tak jak już przed momentem wspominałem, zrobić sobie nowy sztab szkoleniowy, tutaj również kilka słów o moim najlepszym piłkarzu, czyli Janiku ferreira Karasco no i poznać swoich współpracowników, tutaj oczywiście poznajemy naszych ludzi i rzecz jasna również otrzymujemy od nich porady no i zespół skautów również serdecznie witam mnie w klubie No i tutaj Ermin Ulker tutaj jest oczywiście proponowany nam jako ewentualne wzmocnienie naszej kadry no i również Raport o kontuzjach dwóch piłkarzy w tym momencie, kontuzjowanych subskrypcji, wiadomości, które sobie akceptujemy. No i cóż, moi drodzy, to tyle słowem wprowadzenia. Teraz oczywiście przejdziemy do tego, co, co interesuje Was oprócz meczów najbardziej, czyli nasza kadra. No bo oczywiście uprzedzam, że żadnego meczu sobie dzisiaj nie rozegramy, tak więc dzisiaj, jak zwykle, jak to mam zawsze w zwyczaju, kiedy obejmuje nowy klub, taki odcinek wprowadzający. No a już od następnego odcinka oczywiście regularnie będziemy rozgrywali, rozgrywali spotkania i Ligi Tureckiej i Pucharu Turcji i również Ligi Europy tak więc spójrzmy nie, nie najlepsza jednaska. chciałem oczywiście według pozycji jak zwykle, rozpoczynamy oczywiście od pozycji bramkarza, mamy w tym momencie dwóch golkiperów do dyspozycji, bardzo doświadczony Fernando Muslera 35-letni 35 Urugwajczyk 140-krotny reprezentant swojego kraju tak więc naprawdę bardzo zasłużony nie tylko dla klubu ze Stambułu, ale również dla swojej reprezentacji narodowej. Spójrzmy, on już 10 równo sezonów występuje w zespole Galata Saraje przyszedł za 6,75 miliona euro z Lazio w 2011 roku, tak więc już bardzo, bardzo długi staż w naszym zespole. Teraz przechodzimy do prawego obrońcy, tutaj mamy jednego naprawdę solidnego prawego obrońcę, no drugi to jest oczywiście już dużo słabszy piłkarz, tak więc na pewno ta pozycja wymagać będzie wzmocnień. Javi Kio to jest były zawodnik Atletico, Madryt, 27-letni Hiszpan, no dosyć solidny jak na Ligę Turecką, ale myślę, że będzie potrzebował tutaj silnego konkurenta, z którym będzie rywalizował o miejsce w pierwszym składzie. Również, jeżeli chodzi o prawą obronę, mamy również Enesa Akiola, no ale to jest piłkarz dużo, dużo słabszy, tylko dwie gwiazdki umiejętności, dwie gwiazdki potencjału prawdopodobnie powędruje na listę transferową już chyba nawet teraz możemy sobie to zrobić, żeby po prostu nie zwlekać. Lista transferowa, zobaczymy czy pojawią się w zimowym oknie transferowym jakieś oferty, w ogóle ja sobie muszę tutaj sprawdzić kiedy to zimowe okno transferowe się rozpocznie, ale o tym może za chwilę. Teraz przejdźmy do środkowych obrońców Mateo Soma, wypożyczony z zespołu Juventusu Turyn, kolejny bardzo utalentowany obrońca w barwach starej damy, który jest wypożyczony do nas, mówię kolejny, ponieważ pamiętacie dwa sezony temu i w ostatnich rozgrywkach również świetne występy Filippo Romani w barwach mojego Fulem, on również był wypożyczony z Juventusu, tak więc myślę, że środkowa obrońca również wymaga te wzmocnienia, bo mamy Somę, mamy Ahmeta Czalika, który również jest bardzo solidnym obrońcą dwukrotny reprezentant Turcji, naprawdę bardzo fajne atrybuty, ma nie ma się w zasadzie do czego przyczepić, no i zobaczymy jak on będzie się tutaj spisywał, spójrzmy w lidze, zagrał w tylko jednym spotkaniu, no ale w jednym spotkaniu z, w pierwszym składzie, z sześciu meczach również z ławki 7.40, bardzo dobra ocena, to naprawdę fajnie o nim świadczy, również jest jeszcze, są jeszcze dwa inni zawodnicy Semit to jest doświadczony 70 reprezentant Turcji 30 latek no ale jego atrybuty mogą sprawiać że gdzieś tam będzie popełniał błędy tak więc myślę że to jest taki zawodnik na ławkę który gdzieś tam ewentualnie będzie wchodził na mecze kiedy podstawowi obrońcy będą kontuzjowani bądź też oczywiście w na przykład pucharze Turcji będziemy dawali mu szansę. No i Abdullah Altrinasz to jest nasz talent z bardzo dużym potencjałem chłopa, który jeszcze musi na pewno wiele się nauczyć, ma dopiero 21 lat, tak, więc myślę, że jeszcze kariera w Galacie przed nim. Teraz przechodzimy do lewej obrony, tutaj mamy tylko jednego piłkarza, ponieważ Pierluigi Gulini oczywiście nie jest bocznym obrońcą. Mamy Iliego Salahiego, Ili Salahi to jest nie Turek, a właśnie Austriak z, albańs z albańskim obywatelstwem. No bardzo, bardzo myślę solidny gracz. Trzy gwiazdki umiejętności, trzy gwiazdki potencjału. Niezłe atrybuty. Również podobnie jak w przypadku Hawiego Mankio trzeba będzie mu znaleźć godnego konkurenta, no ale naprawdę myślę, że jest to całkiem ciekawy zawodnik. Tak więc tutaj oczywiście pozycje defensywnych pomocników i środkowego i bocznych sobie pominiemy z tego względu, że ja oczywiście w swojej taktyce z takowych nie korzystam. Tak więc przejdziemy od razu do środkowych pomocników. No tutaj rzuca się w oczy oczywiście Carlos Gruezo, nasz najlepszy Środkowy Pomocnik, 26-letni Ekwadorczyk, 26 lat, 61 występów już w reprezentacji. Atrybuty naprawdę bardzo, bardzo solidne. Spójrzmy jak do tej pory się spisywał. 7-21, tak więc bardzo dobra ocena. 1 gol, 4 asysty w 13 spotkaniach, 5 meczów rozegrał również w piłkarskiej Champions League, z której niestety Galata zdążyła już odpaść jeszcze przed moim przyjściem. Jeszcze została jedna kolejka do rozegrania, to oczywiście powiem za chwilę. Piłkarz, który w przeszłości reprezentował barwy Stuttgartu, przyszedł w 2017 roku za 2,7 miliona. Euro, Tak więc to jest nasz podstawowy środkowy pomocnik Pierluigi Gulini to jest gracz wypożyczony z Milanu 20 latek, również Nuggen, Wychowany wychowanek szkółki Milanu, bardzo fajny, utalentowany piłkarz. Myślę, że również na pewno będziemy mieli w tym sezonie z niego dużą pociechę. On w przeszłości reprezentował barwy Crystal Palace, gdzie rozegrał 17 meczów w Premier League w przeszłości również portugalska Arousa, jeszcze wcześniej Latina. No myślę, że będzie miał Milan z tego piłkarza dużą pociechę. Poczekajcie sobie... Poczekajcie chwilkę, ja sobie tylko przymknę okno, ponieważ y, widzę, że zanosi się nam burzę, rozhulał się tutaj duży wiatr, który będzie nam pewnie przeszkadzał w nagraniu, tak więc... Y, Przejdźmy, powracając do meritum Tutaj oczywiście kolejny środkowy pomocnik Jose Rodriguez, 26-letni Hiszpan Raczej defensywny pomocnik, ale również Piłkarz, który może z powodzeniem grać na środku 2,5 gwiazdki umiejętności 2,5 gwiazdki potencjału, no myślę, że stać nas Na kogoś lepszego, ale na razie Jose Rodriguez na pewno zostanie, nie zostanie Sprzedany, Echmet Ekici, To jest kolejny zawodnik, Turek Z naprawdę bardzo fajnymi atrybutami No ale niestety tylko technicznymi Fizyczne już bardzo, bardzo słabe Ma 31 lat, 45 razy Reprezentował Turcję na arenie międzynarodowej, tak więc na pewno, na pewno piłkarz, który jeszcze w naszym klubie zagra i jeszcze nam się przyda. Mimo już, mimo już swojego dosyć zaawansowanego wieku, tak więc teraz przechodzimy do prawoskrzydłowych, no oczywiście Janik Ferreira-Karasko, o tym wspominać nie muszę tego piłkarza, doskonale kojarzycie, kolejny z nich to Juri Medeiroz, 27-letni Portugalczyk wychowany Sportingu Lizbona, który tutaj również ma bardzo fajne atrybuty i będzie z niego solidny skrzydłowy na pewno, 4 gwiazdki umiejętności, 4 gwiazdki potencjału tak więc myślę, że będziemy mieli dużą pociechę z tego chłopaka, spójrzmy, dribbling dośrodkowania, technika, szybko przyspieszenie również gra z piłki to są oczywiście atrybuty każdego skrzydłowego solidnego i tutaj właśnie takowe posiada właśnie Yuri Medeiros obok niego mamy jeszcze Alireze Jabana Kasha to jest Irańczyk Jabanakrz to jest właśnie najlepszy piłkarz w swoim kraju, no ale u nas prawdopodobnie będzie siedział na ławce rezerwowych. On tutaj widzicie, że nie za bardzo nadaje się na rolę skrzydłowego. No w zasadzie tutaj bardziej piłkarz lewej strony, no ale jest piłkarzem prawonożnym, a tutaj doświadczenie w fm je nauczyło mnie, że raczej na lewą stronę należałoby dawać piłkarzy lewonożnych, na prawą stronę piłkarzy prawonożnych. Nigdy na odwrót, nawet jeżeli role i funkcje są takowe. No myślę, że dlatego on ma rolę schodzącego napastnika, a nie skrzydłowego, że jest właśnie piłkarzem prawonożnym, a jego nominalna pozycja to jest lewe skrzydło, tak więc myślę, że będzie dostawał tutaj szansę, ale tylko jako rezerwowy ten piłkarz. No i tutaj mamy jeszcze... Chagliana to jest 25-letni Turek. Spójrzmy 5 występów, 4 bramki w reprezentacji Turcji. No kto by się tego spodziewał? Naprawdę fajny skrzydłowy, powiem szczerze. 25 lat no może się jeszcze rozwinie aczkolwiek jego potencjał bardzo słaby. Myślę, że jakiś szans na pewno będzie w galasie dostawał. Jeszcze on tutaj nie zagrał ani razu w barwach naszego klubu w tym sezonie. Co jest dziwne, bo spójrzmy 5 meczów, 4 gole w reprezentacji Turcji. No nie wiem na jak długo, jak dawno temu to było. Piłkarz sprowadzony. Sezon temu za 3,1 miliona euro. No, myślę, że ch chyba sobie raczej go sprzedamy, ale na razie jeszcze nie chciałbym podejmować pochopnych wniosków. E, ofensywna środkowa pomocą no, tutaj oczywiście błyszczy Ewander, piłkarz, który no niestety nosi się z zamiarem odejścia z naszego klubu. No, chciałbym takiego piłkarza na pewno w klubie zatrzymać. 23 lata na pewno mi myślę, że jeszcze Brazylijczyk bardzo fajnie się rozwinie, ma na pewno ciekawe atrybuty. No i spójrzmy, on w przeszłości reprezentował barwy Vasco da Gama, którego jest wychowankiem, no i w sezonie 2020-2021 za 8 milionów euro trafił do właśnie Stambułu. Teraz przechodzimy do lewego skrzydła Karasko. Medeiro jest również czem Kurtar, dosyć utalentowany chłopak, 20 latek, reprezentant Turcji do lat 21, no myślę, że na pewno coś z niego może być, na pewno będziemy tutaj pomagali mu w rozwoju jego talentu, bo to jest naprawdę ciekawy zawodnik, atrybuty ma naprawdę bardzo, bardzo fajne, tak więc myślę, że coś tutaj możemy z tym piłkarzem na pewno zrobić. No i cóż, to chyba tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Została nam tylko pozycja napastnika. Tak de facto tych napastników Kilku w klubie tutaj naprawdę mamy. Na czoło wysuwa się na pewno Dawid David Selke, to jest były piłkarz klubów niemieckich, wychowanek Hoffenheim, również tutaj widzimy Werder Brema, Lipsk, HSV, no i później trafił do Galaty za 18,5 miliona euro, tak więc no, jedna z najwyższych kwot wydanych przez Galatę na transfer właśnie zawodnika. Spójrzmy w pierwszym swoim sezonie 12 bramek, później goli 16. Teraz w 13 meczach tylko 4 gole, no ale na pewno myślę, że ten piłkarz będzie się jeszcze fajnie rozwijał, ma 3,5 gwiazdki potencjału dopiero 26 lat. Myślę, że jeszcze na pewno niejedną bramkę dla Galaty strzeli. Również mamy Federico Vieto, czyli piłkarza o którym wspominałem, no jest to tylko rezerwowy zawodnik na razie w moim zespole, piłkarz, który przyszedł tutaj do nas z Atalanty Bergamo, nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania w barwach Galaty oficjalnego w tym sezonie, tak więc może jeszcze będzie dostawał szansę, no atrybuty ma ciekawe, gra głową, wykończenie akcji technika, również bardzo wiele fajnych atrybutów psychicznych, również fizycznie wygląda fajnie, tak więc no, może będzie dostawał szansę 180 cm wzrostu, raczej taki Typ wieżowca, dobra gra głową, wykańczanie akcji, sprawność, szybkość, no ale słaby troszeczkę wyskok, siła również mogłaby być lepsza. No może jeszcze ten piłkarz, e, jego potencjał podskoczy, ponieważ ma 23 lata, dopiero jeszcze myślę, że fajnie się może rozwinąć. Również tutaj kilku utalentowanych piłkarzy mamy. Kezik, to jest właśnie taki utalentowany piłkarz naprawdę. Duży, duży talent, fajne atrybuty, 21 lat tego chłopaka. Również Czajagan, o tym piłkarzu chyba już wspominałem, tak jest, apro po sprawo skrzydłowego. Evander o tym piłkarzu również mówiłem. No i mamy jeszcze dwóch talentów. Gomer Demiry, to jest na pewno zawodnik, któremu raczej szansy nie damy, ponieważ jego potencjał i umiejętności już w wieku 19 lat bardzo słabe. No ale taki piłkarz jak Ichiganny Acigosz to jest na pewno ciekawy zawodnik. Ja oczywiście od razu uważam, że na pewno będę miał duże problemy z czytaniem tych tureckich nazwisk, które są naprawdę bardzo Trudne do wymówienia i pełne takich jakichś dziwnych liter, które na w zasadzie nawet nie wiem jak się czyta. Może ktoś z Was ewentualnie gdzieś w komentarzach będzie spróbował mi podpowiedzieć, jak czytać te wszystkie nazwiska. Oczywiście w miarę upływu czasu będę starał się tutaj poprawiać. No i to jest kolejny z naszych utalentowanych napastników. No i to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o naszą kadrę. Wygląda ona całkiem fajnie, jak widzicie. Tak więc może jeszcze tutaj przy kilku ciekawych transferach uda się, uda się zbudować solidny zespół, którym się no kto wie może nawet potrójną po koronę ponieważ mamy ku temu szansę ponieważ gramy jeszcze na trzech frontach no i właśnie przechodzimy teraz do tego co działo się przed moim przyjściem do galaty spójrzmy jak wyglądały ostatnie lata no spójrzmy mnóstwo tych mistrzostw w kraju dla galaty no bardzo rzadko się dziś zdarzało że Fenerbacze dwa sezony temu również Risespor sięgnął po tytuł Fenerbacze gdzieś tam od czasu do czasu. Bez Sikta z 2008 rok, to już było dawno temu. No a tak cały czas tutaj Galata wjedzie prym. Mam nadzieję, że za mojej kadencji będzie bardzo, bardzo podobnie. Spójrzmy na razie, mamy 13 rozegranych meczów w Lidze, 8 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki. Tak więc całkiem ciekawa, powiem szczerze, pozycja wyjściowa. Do prowadzącego Fenerbacze tracimy sporo, bo aż 7 punktów. No a rzeczywiście zespół Fenerbacze bardzo fajnie się spisuje. 10 zwycięstw, 2 remisy i tylko jedna porażka. Ekisze Spor to jest miejsce Drugie, ekishespor to jest zespół, który ma na koncie 31 punktów, 20 do litera, tylko jedno oczko, a Golionarzu już, Rizespor, Konia Spor i Siwa to są zespoły, które również tutaj będą miały chrapkę na awans do czołowej czwórki. No i w ogóle ja sobie tutaj zobaczę, jak wygląda obsada miejsc premiowanych awansem do europejskich pucharów. Tak więc oczywiście Liga Mistrzów, faza grupowa Mistrz. Trzecia faza kwalifikacyjna tutaj wicemistrzy, no ale e, również dwa zespoły z poszczególnych miejsc e, Jeden e, oczywiście awansuje bezpośrednio do fazy grupowej, drugi kwalifikuje się do trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy e, To jest zespół z miejsca czwartego, oczywiście to wszystko zależy od y, od Pucharu Turcji, Co tam, jakie tam będą rozstrzygnięcia, no i wykluczenia Bursa, spory jest nieoprawniony do gry w Pucharach, nie wiem dlaczego, może Wy wiecie, może to ma jeszcze jakieś zamierzchłe tutaj podłoże, tego nie wiem, tak powiem szczerze, zatem tak wygląda nasza postawa w Lizy Tureckiej, no i jeszcze kilka ciekawych informacji, otóż weźmy sobie może w kalendarz, spójrzmy Puchar Turcji, puchar Turcji, który jest rozgrywany systemem grupowym jak widzicie tutaj, proszę bardzo, mamy poziom na grupy, zupełnie jak w europejskich pucharach tych grup jest od H od A aż do H Tak więc w, każdym, w każdej grupie są po cztery zespoły No i dwa najlepsze awansują dalej Prawdopodobnie później to jest rozgrywane systemem pucharowym Tego nie wiem, ale tak mi się wydaje My mamy w, w swojej grupie jakieś dziwne drużyny Mersin, Idam, Jurdu, Elizexpor I jakiś no, klub, którego nie jestem w stanie wymówić Przepraszam bardzo, ale musiałbym się w to dokładnie wczytać W każdym razie za nami dopiero jedna kolejka grupowa Pucharu Turcji no i oczywiście jesteśmy, co nie jest dużą niespodzianką triumfatorą z poprzedniego roku, będziemy chcieli oczywiście ten sukces na krajowym podwórku powtórzyć również w tych rozgrywkach, no i właśnie przechodzimy jeszcze do Ligi Mistrzów, Liga Mistrzów grupa E, bo do takiej tutaj trafił Galatasaray na początku rozgrywek Zarywali drużyna z nadbosforu miała Benfikę PSG i Makabi, jak widzicie, wszystko jest już rozstrzygnięte i sprawa awansu z naszej grupy. No niestety mamy na koncie tylko 6 punktów, 3 porażki. Zespół Galaty zanotował 2 z PSG, jedna z Benficą tak więc to już na tym etapie rywalizacji eliminuje. Zespół Galata Saraj z rozgrywek, 2 zwycięstwa nad Benficą u siebie i nad Makabi Telawi również przed własną publicznością. Zespół z Izraela bez punktów, tak więc już wiadomo, że bez względu na... Rozstrzygnięcia w tej szóstej, ostatniej kolejce fazy grupowej, gdzie zmierzymy się na wyjeździe z Makabi Tel Aviv. zagramy w przyszłym, w dalszej części sezonu w Lidze Europy, tak więc tutaj Benfica i że już pewne awansu, jeszcze oczywiście nie wiadomo, która z tych drużyn zajmie miejsce pierwsze w grupie, no ale bez względu na to my niestety z Ligi Mistrzów odpadamy w tym sezonie, no i będziemy oczywiście spróbowali zawojować te rozgrywki w przyszłym sezonie, tak więc moi drodzy zobaczcie sobie może przy okazji zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie, ja nie będę może tego omawiał, aby nie tracić czasu, które zespoły tutaj już awansowały, które jeszcze nie są pewne awansu, no ale oczywiście my i tak już w w lidze mistrzów nie zagramy, tak więc średnio nas to de facto wszystko interesuje. Tak więc moi drodzy, tak wygląda nasza sytuacja, tak więc jak widzicie jeszcze może powiem wam dlaczego tutaj zdecydowałem się na na właśnie przeprowadzkę do Galatasaray. Myślę, że jest to dosyć jasne po tym co powiedziałem. Oczywiście, no, fulem mogłem tylko pomarzyć o grę, o mistrzostwo kraju. No, oczywiście nie porównujmy też Premier League do Ligi Tureckiej. Aczkolwiek turecka liga również jest coraz bardziej, coraz bardziej atrakcyjna, nie tylko pod względem sportowym, ale przede wszystkim myślę, że pod względem finansowym. Tasy piłkarzy jak Wesley Snyder, jak Lukas Podolski, jak Dembaba, jak Robin Van Persie zdecydowali się tutaj przyjść, tak więc na pewno nie jest to zły kierunek, tak więc, no oczywiście w Galatasaray mamy szansę i na Mistrzostwo Kraju, i na Puchar Turcji, tak więc moje CV oczywiście będzie dużo bogatsze, no i również oczywiście mamy szansę na powalczenie w Lidze Mistrzów, mamy szansę na grę w tych rozgrywkach rok w rok, no a niestety fulem takiej możliwości mi nie dawało, tam tak de facto Zacząłem wątpić, czy uda mi się osiągnąć kiedykolwiek coś więcej niż tylko środek tabeli angielskiej Premier League, tak więc myślę, że no na ten moment na pewno nie żałuję odejścia z Fulem, jestem świadomy swojej decyzji i tutaj myślę, że w zespole ze Stambułu będę chciał budować nową i tak już bardzo bogatą historię tego zespołu. Tak więc moi drodzy, to tyle, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Oczywiście dalsze odcinki będą już okraszone meczami, zerknijmy sobie może na nasz kalendarz, już w kolejnych meczach czeka nas mecz. Pucharu Turcji oraz spotkanie z Rize Sporem, z czwartym zespołem ligowej tabeli. No i myślę, że od tego spotkania sobie rozpoczniemy. Kolejny odcinek będzie to mecz z Rize Sporem, mecz, e, który dla nas nie ma aż większego znaczenia e, z Maccabi Tel Aviv, no i mecz również e, z El Zig sporem z zespołem, którym zremisowaliśmy w pucharze w pierwszym spotkaniu e, Tak więc e, na te trzy spotkania bardzo serdecznie zapraszam. No widzicie, czeka, czeka nas tutaj naprawdę bardzo duża intensywność meczów, bo będzie i puchar Turcji, i Liga i Liga Europy, tak więc no zobaczymy czy uda się to wszystko pogodzić, czy moi zawodnicy nie będą tutaj łapali zbyt częstych kontuzji, ponieważ no niestety przy takim natłoku meczów może się to zdarzyć, no ale oczywiście, aha, jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie tutaj interesuje, kiedy tutaj jest, kiedy tutaj jest okno transferowe, za chwilkę sobie zobaczymy okienko transferowe 15 czerwca, 1 wrzesień i 1 styczeń 1 lut. Zatem już za niespełna miesiąc będziemy mieli Tutaj oczywiście zimowe okno transferowe, gdzie na pewno troszeczkę wzmocnimy Nasz zespół mamy w tym momencie do dyspozycji jeszcze sporą kwotę Bo 7 prawie i pół miliona euro Również bardzo dużo, bo 263 tysiące tygodniowo budżetu płacowego do wykorzystania I myślę, że na pewno jakichś ciekawych zawodników tutaj sprowadzimy za te pieniążki Również bardzo zaciekawiła mnie tutaj no premia za poszczególne wygrane mecze, ponieważ no niemal w każdej lidze jest tak, że otrzymujemy premię na koniec sezonu za zajęte miejsce. Tutaj w lidze jest troszeczkę inaczej, jak widzicie, no zaokrąglimy sobie to wszystko, bo to jest tylko to są tylko marne grosze, zatem 800 tysięcy euro za każde wygrane spotkanie No to warto policzy łatwo policzyć, że 10 wygranych spotkań to jest 8 milionów euro na koncie 20 wygranych meczów to jest e, oczywiście 16 milionów euro na koncie Tak więc myślę, że bardzo fajny sposób motywowania zespołów do wygrywania spotkań No również są tutaj dosyć luźne przepisy dotyczące obcokrajowców Aż 14 możemy mieć w kadrze, tak więc to jest bardzo dużo Mimo wszystko tutaj jeszcze gdzieś był taki śmieszny przepis nie wiem, czy ja się teraz go gdzieś tutaj doszukam. W każdym razie było coś takiego. Aha, wymaga będzie opłata rejestracyjna za zarejestrowanych piłkarzy nieuprawionych do gry w lidze tureckiej w tureckiej drużynie narodowej. Nie za bardzo rozumiem, o co z tym wszystkim chodzi, ale może gdzieś się to wszystko, to wszystko wczytam. No to jest wszystko bardzo specyficzne. Liga turecka i jej tutaj... Em, jej tutaj oczywiście regulamin jest bardzo specyficzny, myślę, że zdołam się, zdołam się do niego przyzwyczaić no i wkrótce będę mógł Wam coś więcej o tym opowiedzieć, na razie sam jeszcze muszę się w to wszystko wgryźć, no i myślę, że w następnym odcinku powiem o tym nieco szerzej, tak więc bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków mojej kariery Galatasaray Stambu gdzie kontynuujemy naszą przygodę z oczywiście po pobycie w Portsmouth i Fulham teraz zmieniamy otoczenie na nieco bardziej na nieco bardziej oczywiście egzotyczne, ale to oczywiście nie oznacza że wyjeżdżam gdzieś na jakieś zasłużone wakacje. Ja po prostu staram się cały czas intensywnie pracować na sukcesy. Mam nadzieję, że w tym sezonie ich nie zabraknie. Czy tak będzie, oczywiście przekonacie się w kolejnych odcinkach. Tak więc zapraszam, śledźcie moją karierę Galatą. Na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.